Myślę, że możemy tak zrobić, aczkolwiek na chwilę obecną włóżmy tą ramkę jeszcze z powrotem. Jeszcze ją włóżmy. Myślę, że jeszcze mogę przecież poczekać te kilka dni. Na przykład, nie wiem, 4 dni mogę chyba jeszcze poczekać z tą ramką i może wtedy ją wycofam do góry. Z drugiej strony pszczoła też tutaj potrzebuje mieć jedzenie w dolnej części. Ok, ścisnę teraz tylko te ramki do siebie z razem. Ok. Ok. Wezmę miotełkę. Miotełką te pszczółki troszkę tutaj je wezmę i przesunę, żeby weszły mi do ula, żebym je nie poprzygniatał. Ok, super. Połóżmy nasze narzędzie pomocnicze. Ta pszczółka, która tutaj gdzieś jest na ściance, to ją zrzucimy do środka. No i co? Myślę, że troszkę je tutaj odejmijmy, żeby weszły do środka. I założymy teraz górny korpus na górę. Ciężki jest górny korpus? Jest ciężki. Ok. Nie ma tutaj żadnej pszczoły pozostałej. Super sprawa. Zatem zobaczmy, co się dzieje. Wodę mają, ale im woda ubywa. Ok. Zdemontujmy ruchome części. Tutaj gdzieś przeszły i siedziały pod koreczkiem. Ta jest przyklejona, ta też, więc tego nie ruszamy. Tak jak mówiłeś, Elvis, muszę wziąć i wyciągnąć im te siteczka, zamrozić i wykruszyć ten propolis. Góra jak wygląda? Tak wygląda góra. Zrzućmy górną część pszczoły pod powałką, która tutaj siedzi. Ok, pszczoła została zrzucona. To, co sobie tutaj nadbudowały, zdemontujmy. Bo przecież mają miejsce. Dodałem im, tak jak widać, cały górny korpus. Więc nie powinny narzekać na brak miejsca. No i co, żeby nam lekko poszło, to możemy tutaj również zadziałać podobnie. Połóżmy sobie tutaj te dwa korpusy. Możemy tutaj do środka włożyć ramkę. Włóżmy pierwszą ramkę z brzegu. Spróbujemy ją wyciągnąć. Jak to wygląda? Ramka ogólnie cholernie ciężka. Samy miód. Pięknie. Sam miód. Od połowy jest już większa, jakieś 55%, 60% tej ramki jest już, jak widać, tutaj zamknięte. Czyli górna część już by się nadawała do wirowania. Jak wygląda druga strona? Również. Gdzieś tam w kilku miejscach może 5% całej ramki, może 3%. To jest gdzieś tutaj jakiś pyłek, natomiast pozostała część to jest czysty miód. Więc tutaj jest czysty miód. Wyciągnijmy zatem tą ramkę.
włóżmy ją sobie tutaj w tak przygotowaną przestrzeń. Ok. No i teraz tutaj mamy już miejsce na przesuwanie nowych ramek. Ok. Zobaczmy. No i co? No i piękna sprawa. Miodek. W tej części znajduje się miodek. Odbudowana pięknie węza. I puste komórki są dołem. Prawa strona zamiotkowana, góra zamiotkowana. Wróćmy tą ramkę do góry nogami. Przepraszam, odwrotnie. Zobaczmy, co się dzieje na tej ramce z drugiej strony. Ok. Odbudowane, zamiotkowane. Miodek jest. Komórki są puste. Matki tutaj nie widzę. Ok. Myślę, że mogę tą ramkę włożyć z powrotem. Tak jak ona jest. Skorzystajmy z naszego narzędzia pomocniczego. Ok. No i co? Zerknijmy na kolejną ramkę. Kolejna ramka jest też ładnie jest tutaj odbudowana. Węza, super. W górnej części jest sam miód. Czyli 20% ramki jest zamiodowane. Górna strona jest założona tym właśnie miodem. Dolna część, komórki są puste. Nie są przez matkę założone. A na chwilę obecną nie posiadam kraty odgrodowej. Znaczy posiadam, ale nie mam jej zastosowanej. Robię na razie to, nie wiem, celowo robię. Nie stosuję na razie kraty. Co się tu dzieje? Tutaj też mam sam miodek. No i ogólnie ramka jest odbudowana i czeka na dalsze działania. Ok, włóżmy rameczkę. Rameczka włożona. Przesuńmy ją do tej rameczki przed momentem demontowanej, przeglądanej. Zobaczmy kolejną. Te trzy ramki są zdemontowane tak jak ostatnio to robiłem z dolnego korpusu, przeniesione na górę po to, żeby gniazdo podzielić. No i tutaj elegancio. Tu w tym miejscu akurat jest miseczka. Miseczki i miseczek my nie chcemy w naszym ulu.